meczet. Stoi. No. No, szczurda, ciekawe. Tutaj też wchodzimy do środka? Jesteśmy teraz przy młynie węglowym. Na dzień dzisiejszy jest to drugi pod względem wielkości obiekt, który został tutaj po fabryce benzyny. Za chwilę zobaczymy ten jeszcze wyższy, który jest za nim. Ma on w okolicy 38 metrów wysokości. I teraz tak, węgiel był podawany tym największym oknem, tam wchodził taśmociąg. Był rozsypywany na 7 komór, tymi komorami, znaczy w tych komorach ten węgiel wpadał w te lejki i tymi lejkami wylatywał w dół. Wpadał w takie urządzenia, które go mieliły, miażdżyły i produkowały z niego dosłownie proszek. I ten proszek był dalej kierowany w tamtą stronę do tych komór ciśnieniowych i tam odbywał się cały proces. Gotowe wyroby paliwa też były tak jakby kierowane w dwie strony. Pierwsza strona to była tamta część fabryki. Była ogromna ilość zbiorników, czyli było to paliwo magazynowane w zbiornikach. A druga strona to rurociągły szły kawałek w tamtą stronę i już odbijały w kierunku Odry, czyli tam był port, tam też były zbiorniki i można było bezpośrednio tankować to paliwo na tankowce. Tutaj jakbyśmy popatrzyli na drugim lejku, jeszcze widać takie resztki pozostałości niemieckiego napisu Kohle Bunker numer 4, czyli bunkier węglowy. Numer 4. Każdy z tych lejków był ponumerowany i te numery, jakbyśmy tam weszli sobie na to piętro, no one są widoczne. Ja to się tak trochę śmieję, że Niemcy numerowali to po niezłej imprezie, bo nijak nie idzie tego dopasować. Nie jest 1, 2, 3, 4 i tak do końca. Czyli za tą czwórką jest nagle jakieś 2D, później obok nagle pojawia się jakaś siódemka, następnie znowuż wraca, znowuż 2, chyba C. Oczywiście to jest tylko taki żart, że po imprezie każda z tych tak, była ściśle dopasowana do całej technologii i miała, jeżeli tam było 2D, to te 2D było tam i miało być 2D, a nie na przykład tak jak tu byśmy 1, 2, 3, na przykład i 4, nie po kolei. Tak więc wszystko miało swoje uzasadnienie. Pytania? Do tego większego, tak? Dojdziemy do tego większego. Nie, będziemy go widzieć z drogi. Aha, dobrze. Będziemy go widzieć jeszcze z drogi. Jeszcze większą tego? Tak, tamten ma ponad 50 metrów wysokości. Wow! Taka wieża. Fajno. Było piękne tereny, bo do zwiedzania. Nawet bilety wprowadzono. No tak, no. Miasto bogate, ale... Miasto bogate, ale nic. Że tak się zapytam, czy ktoś dysponuje latarką? No komórki mamy. Komórki mamy. Macie latarkę? Jedną czy dwie? Komórki mamy. Wieczołki. Zapraszam do przodu. Durniczów. Zapraszam tutaj jeszcze przed nami. Jeszcze ktoś może ma jakąś latarkę? Komórki zostają z latarkami. Dobra, to dwie. Dwie osoby na ochotnika potrzebuje jeszcze. Kto na ochotnika? Latarki, tak? No nie iść na ochotnika. Pan Włodek idzie. Też co? Renata. Ja mogę być na ochotnika. No dobrze, to pani będzie miała coś takiego. Tatarata? Nie, dlaczego? Tam tu pochłaniać i kasnę głowę.
pan będzie miał coś takiego. To się cierę tego pana drzewa. Z tyłu. Z tyłu od mnie. Kołczek dostałem. Uwaga, teraz przejdziemy tutaj w te krzaciory. Tam się będzie działo. Będziemy się czołgać w wodzie po to, tak jak obiecałem. Po to nam latarki są. Pani Małgosiu, trzyma teraz... pani telefon i pieniądze. To najważniejsze. Może mieć. Tutaj będzie wąsko, czyli jeden za drugim. Będziemy szli za chwilkę takim tunelem. Dobrze? A jak, jakbym nie wrócił, to Gabrysi oddam. No napiszemy z...